Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, zaproszeni goście. Uchwały podjęte przez Wysoką Radę są realizowane. Interpelacje, zapytania radnych, przewodniczących rad osiedli, sołtysów oraz mieszkańców są realizowane na bieżąco bez zbędnej zwłoki. 1 stycznia na płycie naszego rynku witaliśmy z mieszkańcami nowy 2020 rok. Życzenia mieszkańców złożył przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan Rychura. 7 stycznia odbyłem spotkanie z panem Rafałem Pietrucielem, dyrektorem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Spotkanie dotyczyło wskaźników w innym programie rewitalizacji, o czym dzisiaj będzie mowa w uchwale. Państwo będziecie podejmować uchwałę. Jak również rozmowa dotyczyła rewitalizacji linii kolejowej 356 Kcynia granica województwa. 8 stycznia wraz z sołtysem Sołectwa Tupawy, panem Stanisławem Grabarskim, dokonaliśmy wizji lokalnej tu w Sołectwie Tupawy. W godzinach popołudniowych spotkałem się z zarządem klubu Orzeł. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania klubu. 10 stycznia brałem udział w podsumowaniu roku samorządowego gminy Szubin. 11 stycznia wraz z radną panią Dorotą Czerwińską braliśmy udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Sołectwo Mieczkowo. 12 stycznia odbył się 28 finał Wielkiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki, a o godzinie 20 światełko do nieba. 13 stycznia z panem sekretarzem gminy Rafałem Kaśtowiczem odbyliśmy spotkanie z prezesem Zakładu Gospodarki, panem Henrykiem Rodellem. Spotkanie dotyczyło realizacji zadań w miesiącu w styczniu. Jak wszyscy doskonale wiemy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyjął zadania związane z oczyszczaniem miasta z dniem 1 stycznia 2020 roku. 15 stycznia z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Janem Kurantem spotkaliśmy się z kujawsko-pomorskim kuratorem oświaty panem Markiem Granikiem. Spotkanie dotyczyło przekazania szkół ponadpodstawowych do właściwego organu prowadzącego, jakim jest powiat. Pan kurator jest zdania, że wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu szkół technicznych powinny zostać przekazane powiatowi. 16 stycznia z panem Michałem Wolfem dokonaliśmy wizji lokalnej miasta w sprawie doświetlania przejść dla pieszych oraz wyznaczenia innych punktów świetlnych w mieście. 17 stycznia obchodziliśmy 101. rocznicę powstania wielkopolskiego. Braliśmy udział we mszy świętej, a główne uroczystości odbyły się na cmentarzu przy pomniku Wogile Powstańców. Za przygotowanie tej uroczystości dziękuję pani Annie Duda-Nowickiej. W godzinach popołudniowo-wieczornych brałem udział w polędowaniu z cynamonami w sali OSP Kcynia. Za przygotowanie dziękuję pani Justynie Makarewicz. Natomiast pan przewodniczący Rady Jan Koraz i pani Dorota Czerwińska brali udział w obchodach dla seniora w Dzierżewie. Ja z uwagi na wcześniejszą informację, którą państwu przekazałem, dołączyłem do państwa radnych później. 18 stycznia również z panem przewodniczącym Rady Janem Kurantem podsumowywaliśmy rok 2019 wraz z mieszkańcami oraz odbył się koncert zespołu Campanella z Sekcyna z okazji 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. I tu również dziękuję pani Annie Duda-Nowickiej za przygotowanie. 20 stycznia zgodnie z zapowiedzią wraz z sołtyskami radnymi paniami Dorotą Czerwińską oraz Adą Tomaszek odbyliśmy spotkanie z panem prezesem Henrykiem Rowelnym w sprawie kosztu wywozu śmieci ze świetlic i ustaliliśmy, że umowę na wywóz śmieci ze świetlic każdy sołtys indywidualnie będzie negocjował cenę z panem prezesem Henrykiem Rowelnym. W tym samym dniu odbyłem spotkanie z panią prezes gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska Kcynia. Spotkanie dotyczyło współpracy w roku 2020. W godzinach wieczornych brałem udział w rali wręczania statuetek Bydgoszczanie Stulecia z okazji 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. 21 stycznia z uwagi na mój wyjazd 22 dla uczenia 75. rocznicy wyzwolenia Kcyni wraz z panem przewodniczącym Janem Kurantem złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze w miejscach pamięci.
22 stycznia brałem udział w posiedzeniu Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Opiniowaliśmy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Jak odbyliśmy wstępne rozmowy odnośnie, jakie cele należy przyjąć przy podziale rezerwy 04 z subwencji ogólnej. 23 stycznia odbyliśmy spotkanie w sprawie, nazwijmy to, weekendowego problemu zwierząt bezdomnych i tu w spotkaniu brał udział lekarz weterynarii pan Bogusław Wawer, aspirant pan Piotr Sternicki, prezes Zakładu Gospodarki pan Henryk Grubelny, pan Edmund Jerzakowski oraz pracownik pan Michał Wolf, któremu bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. W godzinach popołudniowych odbyliśmy spotkanie z mieszkańcami ulicy Sądowej. To spotkanie dotyczyło przebudowy ulicy, o ile ja wszyscy Państwu wiadomo, o ile dostaniemy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli inżynier Lothar Ziomek, projektant, oraz pan prezes Henryk Grobelny oraz pani Anita Gryczka, pracownik urzędu. I za przygotowanie tego spotkania dziękuję pani Anicie. Na zaproszenie pani Reginy Hajduk, najstarszej mieszkanki sołectwa Sucholeń oraz z panią Sołtys Katarzyną Miller. Braliśmy udział w obchodach 90. rocznicy urodzin pani Reginy. Jeszcze raz składamy wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i radości. Pani Beacie dziękuję za zorganizowanie i pomoc w tej uroczystości. 27 stycznia odbyłem spotkanie z wojewodą kujawsko-pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem. Spotkanie dotyczyło realizacji Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 oraz rozmawiałem w sprawie uchwały intencyjnej, którą Państwo podejmowaliście na poprzedniej sesji, a przekazanie przez Skarb Państwa gminie Chcynia działki numer 177 łamane przez 5, tak zwane liniami. Tego samego dnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Spotkaniu uczestniczył pan inżynier Lothar Ziomek oraz prezes Gminy Kosta. Powodem tego spotkania omówienia uchwała, którą Państwo będziecie z dniem dzisiejszym podejmować, dotycząca parkingów. 28 stycznia brałem udział w spotkaniu zorganizowanym przez PKP PLK Bydgoszcz. Spotkanie dotyczyło przejazdu w Szczepicach. Spotkaniu uczestniczył pan Piotr Pawiszewski, przedstawiciel Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwa Szubin oraz pan wicestarosta Tomasz Mugowski oraz radny powiatowy pan Ryszard Bartnerowski. Z naszej strony także ja oraz radny pan Łukasz Szczepański. Odbyliśmy również spotkanie z projektantem panem inżynierem Jurkiewiczem w sprawie projektu budowy drogi w Rzemieniewicach. W spotkaniu brała udział pani Anita Gryczka oraz pan Tomasz Hałas i myślę, że jeżeli już będziemy gotowi, to ten projekt do konsultacji zostanie przedłożony mieszkańcom. Ale to chwilkę jeszcze musi potrwać, musimy parę jeszcze, że tak powiem, decyzji podjąć i wstępny projekt będzie realizowany razem z mieszkańcami, mieli prawo wglądu do niego i naniesienie uwag co do już konkretnych planów budowy tej drogi. Odbyliśmy również spotkanie w sprawie 30-lecia wyborów samorządowych. Uroczystą sesję planujemy na dzień 3 czerwca. Spotkanie brali udział przewodniczący Rady pani Jan Kurant i dyrektorzy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki pani Ilona Kozdalska oraz pan Michał Boczowur. Spotkaniu brała udział również pani Gabriela Ekalka. Stan realizacji zadań drogowych na dzień 30 grudnia. I na bieżąco realizowane są prace drogowe w sołectwach oraz w mieście. Wyłoniony został wykonawca, który opracuje na dokumentację przebudowę drogi w Rzemieniewicach. Projekt wykonywać będzie firma pana Janusza Jurkiewicza. W najbliższym czasie zostanie wszczęte postępowanie dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jurczyka i ulicy Okrężnej i rozpoczął się odbiór szlaki z cukrowni w Nakle na Motel.